No cześć Gosiu. Siemaneczko. Minuta spóźnienia. Także nie. Dzisiaj karne 15 minut na bieżni. Szybka rozgrzewka. Potem trochę popracujemy nad korem, trochę podciągania, przysiady tak jak lubisz. No i trochę interwału na koniec. I pompeczki. Jak lubisz, to będą. To bieżnia. Trening fizyczny, przez to, że jestem kierowcą wyścigowym, jest bardzo ważnym elementem, stałym elementem mojego życia. Bycie wysportowanym, dobrze przygotowanym fizycznie pomaga nam na dłuższy czas tą 100% albo chociaż 90% koncentrację zachować. Trenuję 4 do 5 razy w tygodniu, w zależności od właśnie wolnego czasu i od tego, jak układa się kalendarz wyścigowy. Oprócz treningów personalnych, które mamy prowadzone na siłowni, uprawiamy różne aktywności fizyczne, takie jak pływanie, bieganie, strzelanie, ścianka wspinaczkowa, ponieważ bardzo to poprawia w koncentracji, szybkości, wytrzymałości, co jest bardzo ważne w naszym sporcie. Poza ćwiczeniami siłowymi i wytrzymałościowymi skupiamy się również na refleksie. Mamy takie swoje ćwiczenia, które pomagają mi szkolić mój czas reakcji połączony z koncentracją. Czyli jeżeli nie jesteśmy fit, to nie jesteśmy w stanie długo utrzymać koncentracji w trakcie wyścigu czy jadąc szybkie okrążenie na czasówce.